Super. Naszym gościem jest Jan Mela, podróżnik, działacz społeczny, założyciel Fundacji Poza Horyzonty, maratończyk, a przede wszystkim tato razy trzy. Witaj. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że dołączyłeś do forum Tato.net, bo tu się dzisiaj spotykamy. No i jak podoba Ci się na forum Tato.net? No to jest moje pierwsze doświadczenie na żywo tutaj, co prawda parę lat temu nawet Darek gdzieś tam mnie i tatę mojego zapraszał. No to się jakoś nie udało wtedy przyjechać, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Z drugiej strony, a wtedy jeszcze chyba w ogóle nie miałem dzieciaków, więc może to nawet dobrze. Jest to super doświadczenie. Myślę, że to jest w ogóle taka dosyć unikalna przestrzeń, unikalna okazja, bo trochę jest tak, że się w ogóle w życiu akcentuje, nie mówię, że to jest źle, ale akcentuje się wątek macierzyństwa, tej relacji dziecka z matką, a trochę w ogóle mam takie poczucie, że ojcostwo jest czymś takim społecznie, można powiedzieć, drugoplanowym. Że tak trochę jesteśmy czasami traktowani jako takie przynieś, podaj, pozamiataj, nie? I ten. Ja sam to odkrywam, jakie to jest niesamowite, nawet po prostu ta początkowa faza, pierwszy rok z życia dziecka, jak silna to jest relacja, że jednak nie tylko ten, kto ma mleko, jest w tej relacji ważny. I dla mnie to jest super odkrycie, więc dzisiaj też tutaj spotkanie się z innymi tatami i z różnymi doświadczeniami, ale też rozmowy i słuchanie też o różnych wyzwaniach, trudnościach i sposobach na przełamywanie tego, no jest w ogóle super. Zawsze w takim po prostu węższym gronie tematycznym można wyjść głębiej w temat i to jest przepiękne. Super, super. Powiedz, kiedyś podczas rozmowy z tobą padły takie słowa. Ależ ten chłopak jest silny, choć stracił wiele, nie stracił nadziei. Jak uważasz, tak, to jest też temat tegorocznego forum, nadzieja i wizja. Czy sama nadzieja wystarczy? Czy nie potrzebujemy właśnie tej wizji, ukierunkowania celu? No zdecydowanie jest tak, że nadzieja, wiadomo, że jest bardzo ważną rzeczą w życiu, ale bez wizji i wynikającego z tego planu, no to nie zadziała, nie? Nie wiem, jak auto z pustym bakiem, albo na odwrót, nie? Kanisterek ropy, no sam w sobie też się specjalnie do niczego nie przyda, więc jeżeli jest tak, że ktoś ma nadzieję, to trochę tak jakby miał, nie wiem, marzenie na pewne zmiany w życiu, nie? I tak sobie możemy siedzieć i marzyć, ja zresztą myślę o sobie, że kiedyś tak trochę postrzegałem, nie? Że nie wiem, kładę się w łóżku, patrzę sobie na sufit wyklejony takimi tam fluorescencyjnymi gwiazdkami i tak sobie marzyłem, a potem było no, pomarzone, wracamy do tego, do realu, nie? I póki się te sfery oddziela, no to te marzenia się nie zadzieją. Podobnie jest z nadzieją, nie? Jeżeli my mamy nadzieję na przeróżne rzeczy, na jakąś wizję swojego rodzicielstwa, swojego ojcostwa, ale nie mamy do tego, nie wiem, pokory i takiego zapału do tego, czy często też odwagi do tego, żeby zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok, a później to realizować, to na pewno ta nadzieja nie wystarczy, ale myślę, że ona jest szalenie ważna w tych naszych czasach. Ja też nie lubię takiego stwierdzenia, że przyszło nam żyć w dziwnych czasach, nie? Jak sobie oglądam sobie stare polskie filmy, jakiś czas temu odświeżałem Konopielkę, to tam też pada takie hasło, nie? Że tam, żyjemy w dziwnych czasach, więc czasy pewnie zawsze były, są i w przyszłości też pewnie będą dziwne, ale sztuką jest szukanie wspólnego języka, szukanie porozumienia i uczenie się nie tylko gadania, nie tylko mówienia, ale wsłuchiwania się w nasze dzieci, a to jest chyba dużo trudniejsze. Jasne. Wspomniałeś o tym, że słuchanie, wsłuchiwanie się w dzieci jest trudne. Pamiętam, był czas, że określałeś relację ze swoim tatą jako też trudną. Jak to się stało, że teraz jest inaczej? No, to jest tak, że każda zmiana życiowa, ona jest zawsze procesem. Patrząc czy wsłuchując się w historię innych ludzi, którzy, nie wiem, kiedyś żyli tak, a teraz żyją inaczej, no to jest takie kuszące, żeby się doszukiwać takiego momentu, nie? Co zaważyło? Co było tym momentem, kiedy tam wpisałeś sobie pełen nadziei dane hasło i kiedy kliknąłeś Enter, nie? A w rzeczywistości to ten Enter tak się powolutku, bo to się zacina, no i w ogóle, nie? Są takie górki i dołki, więc ten proces naszego
nawet nie wiem, czy uleczania naszych relacji, czy w ogóle tak naprawdę stawiania ich na nowo, bo czasem jest tak, że coś trzeba zburzyć i na nowo postawić, to trwało bardzo długo, ale był w naszym życiu, w naszej relacji taki moment, kiedy można powiedzieć, że było tak źle, że po prostu ta nasza wizja i trochę takie udawanie, picowanie, że jesteśmy spoko rodzinką, to wszystko pękło się jakoś tam zburzyło i to był czas, kiedy myśmy zaczęli siebie tak naprawdę w takich trudnych okolicznościach, na tle też wydarzeń mojego wypadku, śmierci mojego brata parę lat wcześniej, czyli oczywiście ogromu różnych emocji i nie wiem, żalów, wkurzenia, poczucia niesprawiedliwości, ale też po prostu bólu cierpienia, niejednokrotnie też wyrzutów sumienia, no to te wszystkie emocje w jakiś sposób narastają. I czasami paradoksalnie moim zdaniem to jest zbawienne, kiedy te emocje się w sposób oczywiście mało kulturalny, przyjemny w ogóle jakoś wylewają, bo my możemy zacząć siebie odkrywać. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że ojcostwo jest najsilniejszym wiązaniem świata. I my często, tak mówię, synowie w jakimś etapie naszego życia niezadowoleni z tych relacji, no próbujemy iść po tej linii najmniejszego oporu, nie? I po prostu się odciąć, zacząć budować od nowa, a tego się nie da zrobić, to jest marnowanie energii, więc ja jestem w ogóle bardzo wdzięczny za to, że, no, że myśmy z tatą zaczęli się poznawać, bo też odkryłem bardzo wiele rzeczy, które oczywiście negowałem, że ja to zupełnie jestem w ogóle inny człowiekiem, prawda, i zaczynam wszystko od początku, a gdzieś poznając jego biedę, bardzo mocno zacząłem poznawać swoją biedę, ale też to leczyć. No to jest czasem jakby poranione życie jest trochę jak złamanie otwarte, nie? Jak nam się kość krzywo zrośnie, no to co? Trzeba iść do lekarza, lekarz musi tę kość złamać jeszcze raz, naprostować, żeby się rozrosło równo. Nikt nie lubi łamania kości, nikt nie lubi tego, tak mówiąc obrazowo, nie tego kroku wstecz, kroku w tył, czy rozdrapywania ran, ale czasem to jest konieczne i dla nas to się stało bardzo uzdrawiające do tego stopnia, że chyba dzisiaj ta nasza relacja jest dużo trwalsza niż była kiedyś, bo jest w jakiś sposób sprawdzona, nie? Dzisiaj wiem, że z jakimkolwiek problemem mogę przyjść do rodziców. Już tyle mam lat, że mi tam nie robić, że tak powiem, że ktoś powie, mam insynek, nie? Mam w postaci moich rodziców wsparcie, mam w ich postaci przyjaciół, no i po prostu szkoda by było z tego nie czerpać. Jasne, super, dzięki, że się podzieliłeś i otworzyłeś ze swoją historią. Chciałbym zapytać w imieniu wszystkich dzieciaków czy młodych ludzi, którzy no, mają trudności czy zanik relacji z własnym tatą. Może jest coś, co mógłbyś im doradzić czy powiedzieć, od czego zacząć, co zrobić, tak? Ja powiem tak jak ze wszystkim w życiu, tak jak nie wiem, z celami sportowymi i różnymi innymi, warto jest zawsze zaczynać od małych kroków. Ja uważam, że to jest trochę stereotyp, ale myślę, że jest dosyć prawdziwy. W każdym stereotypie jakieś tam ziarnko prawdy jest, nie? Ja tak widzę relacje z moimi rodzicami, nie? Ja chcę pogadać z mamą, no to mogę sobie tam, mamo, wstawię kawkę, siadamy sobie, gadamy. A ja chcę pogadać z tatą, to potrzeba jest jakiegoś pretekstu, nie? Czasem ja nawet szukam takiego, że coś mi się tam zepsuło, a coś tam byśmy polutowali, bo czasem jest tak, że my potrzebujemy, prawda, właśnie tam, nie wiem, przy wiertarce czy czymś innym i wtedy przy tym jakimś elektronarzędziu czy czymś innym można porozmawiać o emocjach, nie? I ja bardzo zachęcam do tego, żebyście chłopaki, panowie, nieważne w jakim wieku jesteśmy, szukali sposobów na spędzenie czasu, nie? Czasem można, może to jest takie prowokacyjne i może się wydawać sztuczne, czy nawet na siłę, nie? Ale nie wiem, zabierz swojego starego na ryby, nie? Albo gdzieś na kajak, albo zastanów się, jakie są takie elementy, które nas łączą, nie? Bo to jeszcze łatwiejsze jest do wdrożenia, kiedy mieszkamy razem pod innym dachem, nie? Kiedy się wyprowadzamy, kiedy dorastamy już tych pretekstów do tego, żeby porozmawiać, a może nawet się pokłócić, nie? Ale potem pogodzić. I porozmawiać o emocjach jest czasem trochę mniej, ale właśnie można też te sytuacje sprowokować. My ileś takich doświadczeń wspólnych mamy, nawet parę jakichś mniejszych czy większych wspólnych męskich wypraw i dla mnie to są w ogóle doświadczenia turbokosmiczne, kiedy można trochę wyjść poza ten kontekst rodzinny, spotkać się po męsku, a myślę, że właśnie nic tak nie łączy jak wspólne działanie, więc
nie bójmy się spróbować, nie? No właśnie tego takiego przysłowiowego wyjścia na ryby, co z tego, nawet jeżeli się na tym nie znamy. Mówię, to jest wszystko pretekst do tego, żeby się spotkać, a jak się spotkamy, to można porozmawiać i te serca też się otwierają. Super, super. Dzięki serdeczne za to. Mam jeszcze pytanie, już ostatnie w naszej rozmowie. Jaką masz wizję swojego ojcostwa? Jak spędzasz czas z dziećmi? Na co stawiasz w relacji z nimi? Tak jak sam wspomniałeś, też jesteś młodym tatą. Jaką wizję świata chcesz ukształtować w swoich dzieciach? No powiem tak, dzieciaki mam na tyle małe, że teraz łatwo mi cwaniakować na temat wychowania, nie? Bo dopiero jak przyjdą momenty różnych trudnych pytań albo jakichś buntów kolejnych, a już tym bardziej jakiegoś czasu nastoletniości, to będzie dużo trudniej. Ale ja przede wszystkim staram się dawać dzieciakom, zresztą na dzisiejszym forum też wielokrotnie padały takie mądre hasła, żeby budować naszym dzieciom przestrzeń. Nawet przestrzeń do popełniania błędów. Ja patrzę sam na siebie i na to, ile razy robiłem, bo byłem jakby mistrzem w ogóle buntu, nie? Jakby byle zrobić na przekór, nie? Najgorzej nawet jeżeli wiesz, że starzy mają rację, to nie, i tak zrobię po swojemu, po prostu dla zasady. Więc dobrze wiem, że jeżeli nasze dzieciaki będą miksem genów moich i mojej żony, no, tak wynika, że będą, czy są, no to na pewno lekko nie będzie. I bardzo staramy się dawać przestrzeń nawet do popełniania błędów, do próbowania różnych rzeczy. Przede wszystkim tak, żeby miało taką świadomość, że my jesteśmy, że staramy się nie obudowywać ich jakimś takim złotym kloszem tego, żeby nigdy sobie krzywdy nie zrobiły, a przede wszystkim też dawać im, pokazywać im to, czym się interesujemy, pokazywać nasze pasje i pozwalać wybierać po swojemu. Pewnie, że ja jako człowiek mający zajawkę na góry, na podróże, trochę na stolarstwo, bardzo mi się marzy to, żeby moje dzieciaki w to poszły, ale jeżeli powiedzą, nie tato, te twoje pasje to są głupie, my tam zupełnie co innego, no to na pewno trochę przykro im będzie, ale mówię, na tym sztuka polega, żeby pozwalać, żeby dzieciaki żyły po swojemu, żeby spełniały swoje oczekiwania i marzenia, a nie były spełnieniem moich niespełnionych oczekiwań, jak to niestety czasami bywa, więc pozostawać przestrzeń, być gdzieś dwa kroki z tyłu, żeby miały poczucie, że mają wsparcie, ale na ile to możemy, to nie wtryniać się. Gdzieś takie ładne zdanie przeczytałem, że każdy człowiek, jak nasze dziecko uczy się chodzić, no to zalicza upadki, nie? Nigdy nie jest fajnie patrzeć na to, jak dziecko upada, spada na tyłek i płacze, nie? Ale gdybyśmy mieli tę potrzebę kontroli i opieki tak silną, że cały czas byśmy trzymali za rączkę, na Boga, to ludzie by się nie nauczyli chodzić, więc warto jest tę przestrzeń pozostawać, być wsparciem, ale nie wyręczeniem. Super, dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki również, wszystkiego dobrego, odwagi. Dzięki, ekstra.